dzieją się w tej chwili w parlamencie, dzieją się w partii. Jesteśmy po wyborach widmo, jak niektórzy nazwali. Wczoraj miały odbyć się wybory parlamentarne, które niestety nie odbyły się. Początek tych wyborów zaczął się 6 kwietnia tego roku, kiedy Sejm uchwalił ustawę o wyborach korespondencyjnych. Nie dano nam możliwości w Sejmie w ogóle debatowania nad tą ustawą, dlatego że ustawę dostaliśmy w godzinach późno wieczornych, a już z samego rana nad nią debatowaliśmy, nie dostano jej nawet do komisji zgodnie z prawem. Przez miesiąc czasu, zgodnie z wykorzystanym prawem, ustawa znajdowała się w Senacie i tam koleżanki i koledzy z Senatu, gdzie dzisiaj opozycja ma większość, wykorzystali możliwość konsultacji tej ustawy, a więc spotkano się ze związkami zawodowymi, z PKW i tam wszędzie mówiono, że ta ustawa w takim kształcie po prostu nie może być zrealizowana, nie ma szans na jej realizację. No i potem mieliśmy teatr dwóch Jarków, jak ja to nazywam. Lewica od samego początku powiedziała, że nie będzie brała udziału w tych rozmowach. Znamy, jak wyglądało już raz podjęcie Gowina, który przecież był w Platformie, odszedł z Platformy i nie można mu wierzyć. I mieliśmy po prostu rację w tym, co się stało. Głosowanie za odrzuceniem ordynacji wyborczej, za wnioskiem Senatu o odrzucenie ordynacji wyborczej tej korespondencyjnej oznaczało, że wybory odbędą się 10 maja, co było z punktu widzenia nierealne. Wydaje się, że ten lipcowy byłby najbardziej realny. Choć myśmy od samego początku wskazywali, że najlepszą rzeczą byłoby ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, co powodowałoby, że na miesiąc wprowadzona klęska żywiołowa odsuwała o kolejne 90 dni wybory i na olbrzymie koszty poniesione przez zarówno Ministerstwo Aktywów i Pocztę Polską, bo przecież te 30 parę milionów kart może pójść, jeżeli to będą wybory łączone, a więc korespondencyjne wybory normalne w lokalach, pójść do zniżki, nie mówiąc o innych kosztach, które zostały poniesione. I dlatego my z jednej strony mówimy o tym, że kierujemy sprawę do prokuratury do zbadania, kto był winny za taką powstałą sytuację, ale chcąc również mówić o tym, żeby te wybory były demokratyczne, zwróciliśmy się z apelem do wszystkich sił politycznych w parlamencie, tych zarówno, które rządzą, jak i również te, które są opozycji, o wspólnym okrągłym stole, tak abyśmy wspólnie wypracowali takie zasady wyborów, które mogły być demokratyczne i mogły się odbyć w takiej sytuacji, że nie szkodziłyby zdrowiu Polaków. Są kontrowersje, jeśli chodzi o działania opozycji na szczeblu krajowym. Muszę powiedzieć, że w Ostrowie zarówno Platforma, jak i PSL i SLD wspólnie żeśmy po konsultacjach podjęli decyzję, że nie będziemy zgłaszali jako komitety wyborcze kandydatów do komisji obwodowych. Była to nasza taka wspólna decyzja, w związku z czym wszystkie osoby, które się zgłosiły, nie trafiły do tego. Zresztą większość ludzi się wycofywała ze względu na sytuację epidemiologiczną. Udało nam się po prostu jednak przekonać rząd do tego, aby w obecnej sytuacji domowej, kiedy ludzie zamknięci się są w domu z uwagi na brak wyjścia jednak na ulicę, ta liczba powiedzmy z badanych przypadków przemocy statystyki policyjnej jest jednak olbrzymia. Około 250 tysięcy przypadków znęcania się konkubenta czy małżonka nad żoną. I myślę, że ta ustawa, która dzisiaj pozwala żandarmerii i policji wyprowadzić z tego tą osobę, która używa przemocy, czyli chroni ofiary, jest rzeczą bardzo dobrą. Wiemy, że koledzy z Prawa i Sprawiedliwości w Senacie próbowali jednak zatrzymać ten proces, ale podjęto jednakże decyzję o tym, że 51 senatorów za, reszta sprzeciw, uchwaliła tę ustawę bez poprawek, trafiła ona do prezydenta i czekamy na jego podpis. I jeszcze krótka ustawa oczywiście dotyczy terenów wiejskich. Jak Państwo wiecie, w 2018 roku pojawiła się ustawa koło gospodyń wiejskich. Ona miała pomagać tym strukturom wiejskim działalności innej. W latach 2018 to po prostu prawie 16,5 miliona złotych było wydatkowane. W roku 2019 już 29 milionów. Na ten rok mamy przewidziane 40 milionów.
tak jak 8600 gospodyń skorzystało w roku 2019, każdym roku, myślę, że około 11,5 tysiąca tych kół gospodyń wiejskich z rzędu około 3000 może przeznaczyć na swoją działalność. Namawiamy wszystkich do tego, żeby tak robili, choć oczywiście organizacja przez nich imprez będzie dopiero wtedy, kiedy one będą dopuszczalne.